44-metrowy obelisk i 12 pochylonych pylonów otaczających kręgiem wieczny ogień to miejsce poświęcone pamięci ofiar ludobójstwa Ormian w 1915 roku. W skład kompleksu pomnikowego wchodzi jeszcze 100-metrowej długości ściana z nazwami miejscowości, z których pochodziły ofiary ludobójstwa. Od tego miejsca rozpoczęliśmy zwiedzanie stolicy Armenii, Erewania. Kompleks pomnikowy ludobójstwa Ormian mieści się na wzgórzu Cicernakabert, co oznacza twierdza jaskółki. Roztacza się stąd rozległy widok na leżące w dole miasto. Wielofunkcyjny stadion sportowy Hrazdan, mieszczący 54 tysiące widzów. Widok z naszego hotelu w Erewaniu na oba szczyty masywu Ararat. Mały Ararat ma 3896 metrów, a wielki 5137. Masyw Araratu leży poza granicami Armenii, na terytorium Turcji, 32 km od granicy. Drugą część wizyty w Erewaniu rozpoczynamy od ściany alfabetu ormiańskiego. Składa się on z 39 liter i powstał na początku V wieku. Skwer z galerią rzeźb i instalacji stanowiących część eksponatów Centrum Sztuki Cafesiana. Tu rzymski wojownik kolumbijskiego rzeźbiarza Fernanda Botero. Skwer leży u stóp kaskady. To kompleks zbudowany na zboczu wzgórza opadającego tarasami i stąd nazwa kaskada. Kaskada składa się z dwóch par szerokich kamiennych schodów liczących 572 stopnie z każdej strony i pięciu coraz wyżej położonych platform. Na platformach znajdują się fontanny i rzeźby. Budowę kaskady rozpoczęto w 1971 roku, ale została ona przerwana w 1980. Nowy projekt kosztem 35 milionów dolarów zrealizowano w latach 2002-2009, tworząc jedno ze znaczących centrów sztuki współczesnej w tej części świata. Projekt sfinansował urodzony w Nowym Jorku biznesmen i filantrop Ormianin Gerard Cafesian, tworząc przy poparciu armeńskiego rządu wspomniane już Centrum Sztuki Cafesian. Trzy haczkary znajdujące się na czwartej platformie. To ostatnia, piąta platforma, na której umieszczono figury wykonane z nierdzewnej stali. Wysokość od najniższego punktu na skwerze do najwyżej położonego punktu kaskady wynosi 302 metry. Na samej górze rozpoczęto budowę dużego szklanego muzeum, ale pracę przerwano kilka lat temu. Rozległy widok z kaskady na Erewań. Stadion Hrazdan na wzgórzu twierdza jaskółki. Muzeum Charlesa Aznavoura u szczytu kaskady. Na platformy kaskady można się także dostać ruchomymi schodami. Wewnątrz wzgórza prezentowane są zbiory Centrum Sztuki Cafesiana, w tym jedna z największych na świecie kolekcja szkła artystycznego. Większość zbiorów pochodzi z prywatnej kolekcji założyciela. Samochód ze srebrną karoserią. Pomnik Aleksandra Tamaniana, architekta, który opracował przestrzenny układ współczesnego Erewania. Plac Francuski z pomnikiem rzeźbiarza Augusta Rodin. Komitas Vardapet, mnich i kompozytor, uważany za twórcę współczesnej muzyki ormiańskiej. Pomnik usytuowano koło konserwatorium muzycznego. Pomnik wybitnego armeńskiego kompozytora Arama Haczaturiana przed fasadą opery. Operę wybudowano w 1940 roku według projektu Aleksandra Tamaniana.
pomnik pisarza i poety Hovhannesa Tumaniana i kompozytora Aleksandra Spendiariana. Ormiański kompozytor i pianista Arno Babadżanian. Deptak prowadzący do Placu Republiki, centralnego placu Erewania. Narodowa Galeria i Muzeum Historii Armenii na Placu Republiki. Ministerstwo Finansów i po prawej budynek rządowy. Gmach Poczty Głównej oraz Ministerstwa Transportu i Łączności. Hotel Armenia Marriott. Ministerstwo Spraw Zagranicznych z lewej i Ministerstwo Administracji Terytorialnej Armenii. Erewań liczy około 1 200 000 mieszkańców, czyli koncentruje się tu prawie 40% całej ludności kraju. Medresa, czyli szkoła koraniczna przy szyickim błękitnym meczecie. To jedyny meczet w mieście, wieńczy go 20-metrowa kopuła. Został zbudowany w 1765 roku przez perskiego gubernatora Hoseina Alego Hana. Był największym z 8 meczetów, które były w Erywaniu. Przy meczecie jest 24-metrowej wysokości minaret. W przyległych budynkach znajduje się biblioteka i wystawa irańskiej ceramiki. Przenosimy się do wytwórni koniaku Ararat. Produkcję ormiańskiej brandy rozpoczęto w 1887 roku. Dojrzewanie brandy odbywa się w beczkach wykonanych z kaukaskiego dębu. Proces dojrzewania musi trwać co najmniej 3 lata. Na ścianie i na jednej z najstarszych beczek można złożyć swój podpis. Przywódcy różnych krajów składający oficjalne wizyty w Armenii otrzymują własną prywatną beczkę brandy. Swoje beczki mają także nasi byli prezydenci. Zanim wyjedziemy z Erywania, jeszcze rzut oka na Ararat. Według biblijnej tradycji tutaj wylądowała Arka Noego po potopie. Ararat jest symbolem narodowym Ormian i wraz z Arką umieszczono go na środku godła Republiki Armenii.